telewizyjny film produkcji czechosłowackiej z serii Przygody rozbójnika Rumcajsa. Jak Rumcajs ponownie spotkał się z olbrzymem. Pewnego razu odwiedził olbrzyma rzezimieszka z Prachowskich Skał jego bratanek. Oto jestem, stryju. Będziemy się siłować? Zgoda. Kiedy olbrzym spotka olbrzyma, zawsze się siłują. Widocznie taki jest ich zwyczaj. Hop, lala. Brawo, teraz ja. Co się tak trzyma? Zapytał bratanek, kiedy nie udało mu się podnieść stryja. A cóż by miało mnie trzymać? Mam w sobie 900 narów złości na Rumcajsa. Stąd wziął się mój wielki ciężar. Uważaj, stryju, to może cię zgubić, gdyby udało ci się zrzucić te 900 narów złości. Byłbyś lekki jak piórko. Olbrzym zastanawiał się, jakby przechytrzyć Rumcajsa. Nic mądrego nie przychodziło mu do głowy. Za chwilę tą samą dróżką przechodziła Hanka. Niosła z Jiczyna ćwieki, żeby Rumcajs mógł przybić Cypiskowi urwaną zelówkę. Nagle gdzieś spod kamieni dobiegło ją wołanie. Ktoś pomoże, błagam o pomoc. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć, gdzie jesteś. Jestem tutaj, nie mam już czym oddychać. W Hance zatrzepotało serduszko. Trzymaj oddech, za chwilę odetchniesz świeżym powietrzem. Olbrzym ciągle rozmyślał, jakby się zemścić na Rumcajsie. Ale nic nie mógł wymyślić. Olbrzymy zazwyczaj nie mają dobrych pomysłów. Rzadko coś mądrego przychodzi im do głowy. Jeśli mnie słuch nie myli, ktoś tu gdzieś w pobliżu grzebie w ziemi. Co ty wyprawiasz? Puść mnie, słyszysz? Natychmiast postaw mnie na ziemi. Postawię cię tam, gdzie będę chciał. Nie próbuj mi rozkazywać. Rzezimieszek z Prachowskich Skał tak się cieszył, że aż zrobił się lżejszy. Rumcajs wyniósł przed jaskinię szewskie kopyto. Chciał naprawić buty Cypiskowi. Hanki jak nie ma, tak nie ma. Pogubiła pewnie ćwieki i musiała zawrócić do Jiczyna. Daję za to głowę. Rumcajs nie był tego taki pewny. Nie będę czekał. Wyjdę po nią, a ty, Cypisku, schowaj się w jaskini. W tym samym miejscu, w którym wołanie o pomoc doszło Hankę, usłyszał je również Rumcajs. Na pomoc, ratunku! Pomóż mi, nie mogę stąd się wydostać. Urządził mnie tak ten olbrzym rzezimieszek, a potem porwał twoją Hankę. Co? Wiedziałam, że po mnie przyjdziesz. Gdyby Rumcajs wiedział, jak mi jest leciutko, odkąd pozbyłem się 900 narów gniewu. Doskonale o tym wiem, ale obiecuję ci zrobić wszystko, żeby gniew do ciebie wrócił. Ciekaw jestem bardzo, jak? Poćwicz najpierw na gruszkach! Zakpił Rumcajs. Skoczysz mi prosto w ręce! Krzyknął Rumcajs do Hanki. Skacz, nie bój się, Hanko! O tak, brawo!
Rumcajs był tak szczęśliwy, że nie zwracał uwagi na to, co robił olbrzym. Teraz jestem już pewny, że te 900 narów złości przerzuciłem na ciebie, Rumcajsie. Jak śmiałeś. On nie płacze. Odetchnęła z ulgą Hanka. Co mam teraz robić? Rumcaj się, poradź coś. Chętnie popatrzę na ciebie. Nie martw się, Rumcajsie. Wymyślimy coś. Jakoś dostaniemy się do cypiska. A gdyby podkopać ten kamień? Jak myślisz? To chyba niezły pomysł. Chodź, twoja kolej. Z jaskini wyszedł cypisek. Był straszliwie zaspany. Tam było tak ciemno, że zasnąłem. Powiedział cypisek. Co? Jak olbrzym to zobaczył, spadło mu na barki 3 razy po 900 narów złości. 9 z Rumcajsa, 9 z Hanki i tyle samo z cypiska. Czuł, że nie może się poruszać. Wcisnął się między skały i skamieniał. Scenariusz Irena Powejszilowa na podstawie opowiadania Wacława Czytwrtka. Muzyka Wacław Lidl. Opracowanie plastyczne Radek Pilarz. Reżyseria Ladisław Czapek. Polska wersja telewizyjna, Studio Opracowań Filmów, Oddział w Łodzi.